proponowałem, by domalować oznaczenie poziome na ulicy Ratuszowej, tak by kierowcy mogli prawidłowo parkować, ponieważ nie wszyscy patrzą na znaki, kierowcy parkują skośnie. Niestety pan prezydent mi odpisał, że jest brak możliwości technicznych do wykonania oznakowania poziomego miejsc parkingowych w ciągu ulicy Ratuszowej. Nawierzchnia przedmiotowej ulicy wykonana jest z kostki kamiennej, co uniemożliwia wykonanie trwałego oznakowania poziomego. Panie prezydencie, obok jest wymalowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Jest to ta sama nawierzchnia, jest to kostka betonowa. Więc nie rozumiem, dlaczego nie ma technologii, która by pozwalała na wymalowanie dalszej części tego parkingu. Dokładnie raz w miesiącu odmalowujemy to miejsce dla osoby niepełnosprawnej. Więc możemy robić, ale wtedy wszystkie pieniądze przeznaczymy tylko i wyłącznie na odnawianie na tej kostce. No wiemy doskonale, że na kostce nie da się trwale oznakować. Tam jeszcze w ogóle inną farbę stosujemy. Ale to są szczególne sytuacje, bo wiemy doskonale, że no, w pewien sposób musimy chronić osoby niepełnosprawnej, dlatego tam poświęcamy, może nie poświęcamy, ale wydajemy te pieniądze regularnie, natomiast malowanie na kostce no mija się z celem. No znaczy, może w ramach oszczędności nie malujmy całych linii, tylko tak jak już wspomniałem, samą literkę T, która by kierowców już tutaj dyscyplinowała w jakiś sposób. Ale musimy zgodnie z rozporządzeniem. Nie ma takiej możliwości, by malować sam krzyż? Te sytuacje będą się powtarzać w dalszym ciągu, te nieprawidłowe parkowania, mandaty dla kierowców. No jeżeli myślę, że to jest skuteczne, jest tylko przestrzeganie prawa, więc musimy tylko poprosić nasze służby, żeby, bo są znaki, są tabliczki, to, że kierowcy nie potrafią czytać tabliczek, no że to nie możemy. No. Szanowni Państwo. Dziękuję.